czołem czołem z zrasołem witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale moi drodzy dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o paru rzeczach którymi właśnie Battlefield Hardline Różni się od Battlefielda 4, bądź też Battlefield 4 różni się od Battlefielda Hardline. Hardline jest już jakiś czas na rynku, już dużo czasu mogliśmy w niego przegrać i bardzo często jest takie przekonanie wśród wielu osób, że Hardline powinien być dodatkiem, modem do Battlefielda 4. Jedni mówią tak, drudzy mówią, że ta gra powinna być jednak innym produktem osobnym, ponieważ różni się paroma kwestiami. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym Wam. Tutaj zupełnie obiektywnie wskazać właśnie takie największe różnice na ten pierwszy rzut oka, abyście sami sobie mogli wyrobić własne zdanie poparte konkretnymi. Przykładami i wybrałem tutaj takie przykłady, które są faktycznie najbardziej wpływające na rozgrywkę. Poza oczywiście faktem, że rzucają się one najszybciej w oczy, przynajmniej mi, jako osobie, która już troszkę w tego Battlefield gra. Także, moi drodzy, zapraszam do oglądania i pamiętajcie o tym, aby filmik na samym końcu ocenić i skomentować. Także zaczynamy. Na samym początku, moi drodzy, zajmiemy się kwestią szybkości biegu. Moi drodzy, w Battlefieldie Hardline wprowadzono taką zasadę, że z bronią poboczną biega się szybciej, co mam nadzieję, będziecie mogli tutaj zaobserwować. W przypadku Battlefielda 4 nie ma praktycznie żadnej różnicy. Oczywiście to nie są jakieś warunki laboratoryjne, także myślę, że tylko i wyłącznie poglądowo warto wam coś takiego pokazać, bo faktycznie ta różnica ta różnica w hardlinie jest. Za każdym razem, praktycznie kiedy chcemy biec troszkę szybciej, być bardziej efektywni, szybciej się gdzieś dostać, to automatycznie już po swojej osobie wiem, że załączył mi się taki odruch trzymania broni pobocznej w dłoni, czy to jest pistolet, czy nóż, czy cokolwiek innego. Ostatnio grałem w czwórkę, znowu chciałem wyciągać ten nóż, jednak no, po prostu siła przyzwyczajenia robiła swoje, szybciej się nie biegło. Także to jest pierwsza bardzo znacząca różnica która znacząco, naprawdę bardzo mocno, w bardzo wysoki sposób wpływa na komfort rozgrywki, na przede wszystkim jej szybkość, bo Battlefield Hardline jest grom zdecydowanie szybszą niż Battlefield 4, między innymi dzięki takiemu, a nie innemu zabiegowi, poniekąd zaczerpniętego, pewnie już się domyślacie, z jakiej gry właśnie z Counter Strike'a Global Offensive. Kolejną bardzo, bardzo istotną kwestią, moi drodzy, jest zmiana w postrzeganiu recoilu, wertykalnego w rozumieniu go, w kontrolowaniu go. W przypadku, moi drodzy, Battlefield 4, jak i w Battlefieldzie Harlem, tutaj na przykładzie M416, chcę wam pokazać, że jednak ten recoil i ogólnie. To jak broń kopie do góry jest bardzo bardzo zauważalne. W przypadku np. przykład Battlefielda 4 wartość recoilu do góry, czyli wartość wertykalnego odrzutu 0.32, w przypadku Hardline'a 0.525. Praktycznie podwójne zwiększenie prawie. W przypadku horyzontalnego w Battlefieldzie 4 0.103, w Hardline'ie 0.0502. Praktycznie takie same wartości, jednak właśnie trzeba powiedzieć sobie, że ten recoil wertykalny w głównej mierze na samym początku graczom, którzy może faktycznie stawiałem pierwsze kroki w świecie FPS-ów, bo wielu jest takich na przykładzie Hardlina, bo już z paroma takimi osobami miałem przyjemność rozmawiać i mały research zrobiłem, właśnie ten odrzut jest początkowo problematyczny. Nie ukrywam, że dla mnie również on był dosyć mocno uciążliwy na samym początku, jednak już z czasem kiedy się do niego przyzwyczaiłem, da się go spokojnie, spokojnie opanować. Właśnie z tej prostej przyczyny, że jest to recoil wertykalny, czyli wystarczy po prostu tą myszkę w przypadku pc pociągnąć bardziej ku dołowi. W przypadku pada są na to inne sposoby, jak na przykład gałkę do tyłu bądź też strzelanie bardziej burstami, ale trzeba to odnotować, moi drodzy, że ten recoil wertykalny jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej zauważalny w przypadku Hardline'a niż w przypadku Battlefielda 4. Następną rzeczą, moi drodzy, o której na pewno warto wspomnieć, jest sposób, w jaki porusza się nasza. Postać. Moi drodzy, w Battlefieldzie Hardline jest to troszkę bardziej e, porównywalne, tak mi się wydaje, z Battlefieldem 3 ta broń bardziej się tak jakby kolebie w naszych rękach. Ona może nie zajmuje jakoś bardzo dużo miejsca na ekranie, ale tak jak możecie zauważyć, chociażby tutaj Wam jeszcze pokazuję różnicę w szybkości w bieganiu, biega się inaczej. Feeling tego biegania jest troszkę inny, jest bardziej żywszy. Ta broń, mimo że w hardlinie na ekranie w czasie biegu zajmuje troszkę mniej miejsca, to w momencie, w którym na przykład zaczynamy celować, to ten Celownik moi drodzy zajmuje miejsca więcej. Także to są takie różnice, które ja zauważyłem w movemencie, bo ten movement jest inny. O tym movemencie jeszcze za chwilkę sobie porozmawiamy. I jeszcze jedną bardzo istotną zmianą, moi drodzy, jest fakt braku rozgraniczenia w battlefieldzie hardline między recoilem wizualnym, tak czyli tym, jak broń się zachowuje faktycznie, a tym recoilem takim naprawdę prawdziwym, czyli tam, gdzie nasze kule padają, czyli takim spreadem, tak to można sobie nazwać. Nie wiem tylko teraz, czy to jest kwestia patchu. Że po prostu tego jeszcze nie zaimplementowali, czy jednak może jest to zabieg taki naprawdę przemyślany deweloperów z Visral, i on ma właśnie na celu tak jakby jeszcze bardziej spotęgowanie tego wertykalnego odrzutu, bo naprawdę ten odrzut wertykalny jest bardzo, bardzo duży, i co przed chwilą mogliście zauważyć, nawet w zwolnionym tempie ja wam pokazałem, w jaki sposób zachowuje się celownik w czwórce, a w jaki sposób zachowuje się celownik w Hardline. Celownik w czwórce, moi drodzy, odzwierciedla dokładne miejsce i dokładny odrzut kul tam, gdzie one padają, natomiast w hardline po prostu celownik trzęsie się razem z bronią, jest on przyklejony do tej broni. Warto też wspomnieć, że w Battlefield 4 na samym początku było bardzo podobnie i dopiero później patch faktycznie to zmienił. Następną, moi drodzy, rzeczą bardzo ważną do odnotowania, i to w zasadzie jest też kwintesencją tego, jak bardzo różni się hardline od czwórki, jest, moi drodzy, zmieniony model obrażeń oraz dodatki do broni. Zmieniony model obrażeń polega na tym, że praktycznie przewrócono do góry nogami obrażenia, jakie daje broń, czyli na przykład jedna kulka, i zmieniono to w taki sposób, że w hardline Broń zadaje zdecydowanie większe obrażenia na takim samym dystansie, jak broń zadawała w Battlefield 4. Czyli na przykład broń zadaje maksymalne obrażenia 28, co jest o 4 punkty obrażeń więcej niż w Battlefieldzie 4. Mówię tutaj na przykład o pierwszym lepszym karabinie szturmowym, i ona te maksymalne obrażenia zadaje na dystansie na przykład 40 metrów, a nie na 8 metrach, tak? Czyli przez 40 metrów zadajemy więcej obrażeń, tą maksymalną liczbę niż na metrach 8. To jest znacząca zmiana, co zdecydowanie wpływa na szybkość i na dynamikę rozgrywki. Czy na plus, czy na minus, ocencie sobie to sami. I moi drodzy, dodatki do broni. Dodatki do broni w hardline, czyli mam tutaj na myśli chociażby dodatki na lufę, ciężką lufę, tłumik, kompensator, hamulec wylotowy, czy te podwieszane, na przykład chwyt krótki, pochylony, dają zdecydowanie więcej w sposób odczuwalny, faktycznie, jak to naprawdę wygląda i od razu praktycznie tą zmianę czuć, już zaraz po tym, jak sobie jakiś dodatek nałożymy na lufę. Na samym początku bronie są bardzo ciężkie do opanowania przez właśnie ten zwiększony recoil wertykalny. Później, po nałożeniu jakiegoś dodatku, czy też dwóch, od razu wszystko się diametralnie zmienia i te bronie są zdecydowanie, zdecydowanie bardziej odczuwalnie łatwiejsze w kontroli, niż to jest w Battlefield 4. Następna moi mili rzecz, która mnie osobiście bardzo, bardzo denerwuje, to brak możliwości natychmiastowego przycelowania i oddania ognia w Battlefieldie Hardline w porównaniu do Battlefield 4 za chwilkę, to sobie tutaj zobaczycie. No i ta różnica jest. Aktualnie wygląda to tak w Hardline, że kiedy przeładujemy i nie mamy perku, który jest bodajże trzeci bądź też czwarty w kolei do odblokowania odpowiadającego właśnie możliwości od razu praktycznie przycelowania. Nie wiem, czy w Call of Duty na przykład takie jest, ale tak mi się jakoś dziwnie kojarzy. To nie ma tej możliwości. Jest taka sekunda, dwie sekundy przerwy i to jest bardzo, bardzo denerwujące, szczególnie w momentach, w którym jesteśmy już w jakiejś akcji, jest bardzo mała mapa, bo w większości takie to właśnie są. No i niestety nie możemy oddać e, ognia. Ja z tym walczę do dzisiaj i naprawdę momentami nie mogę się dalej przyzwyczaić do tej takiej delikatnej blokady zaraz e, po przeładowaniu. Następne dosyć ciekawe zmiany i tak na dobrą sprawę też bardzo istotne, aż ja się dziwię, że dopiero faktycznie w hardlineie zostały zaimplementowane, to moi drodzy, zmiany w chudzie naszej rozgrywki. I mówię tutaj przede wszystkim o minimapie. Słuchajcie, w Battlefieldzie Hardline ta minimapa ma zdecydowanie, zdecydowanie więcej sensu. Ja rozumiem, że są oczywiście zwolennicy grania z minimapą, bądź też bez minimapy, na przykład w przypadku Hardcora, ale należy odnotować, że... W przypadku hardline'a ta mapa jest wydaje mi się bardziej czytelna. Może nie jest ona bardziej czytelna przez sposób, w jaki pokazuje nam w niektórych momentach natłok wrogów, bo bardzo często jest, no niestety tak, że albo stety, że faktycznie ta rozgrywka jest bardzo, bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo dużo się na niej dzieje, ale sposób przedstawiania i przekazywania nam informacji w Battlefieldie Hardline w niektórych momentach jest bardziej przejrzysty. I mam tutaj przede wszystkim na myśli kontury flag. Jeśli gramy na przykład na dużym podboju, bądź też na podboju, czyli Obszar, w którym, jeśli w nim jesteśmy, przejmujemy daną flagę. To zdecydowanie zmienia oblicze rozgrywki w przypadku Hardline'a, bo my po prostu wiemy, gdzie możemy tą flagę przejmować i gdzie ewentualnie może kryć się przeciwnik, jeśli aktualnie na mapie jest impas. W Battlefieldzie 4 czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego, tak, że w zasadzie nie ma możliwości e, zauważenia, gdzie e, są granice tych flag. E, I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, e, właśnie w hardlinie, to moi drodzy, moment, w którym ktoś jest pod nami albo nad nami. E, w momencie, kiedy ktoś jest kondygnację wyżej, bądź też piętro niżej, e, to na minimapie wtedy jego trójkącik jest mniejszy i nie tak wyrazistszy. Jest po prostu bardziej wyblaku i to od razu widać, to od razu rzuca się w oczy. A w przypadku, Takiej rozgrywki, która jest bardzo, bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o hardline'a, to to po pewnym czasie już staje się takim naszym nawykiem, że w momencie, w którym widzimy, że ten trójkącik jest mniejszy, to wiemy, że człowiek jest albo na górze, albo. Na dole. Kolejną, moi drodzy, zmianą, e, troszkę taką systematyczną, e, jest e, perków. Wybór, moi drodzy, wybór perków, który to w Hardline jest troszkę zmieniony. W przypadku Battlefielda 4 wiadomo, mamy konkretne setupy, jeśli chodzi o perki, i każdy żołnierz może e, praktycznie taki setup sobie wybrać. Czy to atak, czy to obrona, nie ma tutaj żadnego, żadnej różnicy. W przypadku natomiast Battlefielda Hardline, już mamy tutaj. Tutaj bardziej złożoną opcję i mówię, tu, mówię o tym praktycznie z paru względów, bo po pierwsze daje nam system perków w Battlefieldie Hardline więcej możliwości wyboru i dostosowywania tych perków konkretnie do tego, co się dzieje na mapie, ponieważ mamy cztery drogi, może tak to sobie nazwiemy. Cztery drogi, na przykład dla operatora na rozwój atutów czy tamperków swoich, jak to sobie nazwiemy, i każda droga, każdy stopień daje nam dwie możliwości. Wyboru. I za każdym razem możemy sobie to zupełnie inaczej konfigurować. W Battlefieldzie Hardline jest to bardziej stałe, bardziej sztywne, nie ma tutaj aż takiej możliwości w konfiguracji. I kolejną rzeczą akurat właśnie związaną między innymi z tymi perkami jest zdecydowanie zwiększona rola Hackera, czyli takiego dowódcy z Battlefielda 4, Commandera, żeby już tutaj nie być gołosłownym tylko dokładnym. W Hardline hacker, czyli ten commander Battlefieldowo-Czwórkowy, ma zdecydowanie więcej do e, powiedzenia: ma zdecydowanie więcej e, roboty i dzięki niemu możemy, moi drodzy, robić zdecydowanie lepszą. Robotę. I przede wszystkim mam tutaj na myśli właśnie odblokowywanie tych kolejnych ścieżek, jeśli chodzi o perki w Battlefieldzie Hardline. W Battlefieldzie 4, e, robienie po kolei tych punktów jeden po drugim, tak jak sobie wybraliśmy na przykład perk obronny, który składa się z czterech kroków, było bardzo, bardzo proste. Wystarczyło praktycznie spełniać zadania, jakie powierzał nam dowódca, podawać amunicję, grać zespołowo. W Battlefieldzie Hardline już nie jest tak łatwo. O ile faktycznie można bez problemu hakera dojść do tieru pierwszego i tieru drugiego, tak trójka i czwórka jest już zdecydowanie trudniejsza, nawet jeśli gra się bardzo zespołowo i tutaj haker przychodzi naprawdę, naprawdę z wielką, wielką pomocą Już nie wspomnę o tym, że faktycznie dzięki hakerowi w nie można zdecydowanie szybciej się odradzać, a te odrodzenia często i gęsto są zdecydowanie dłuższe niż w Battlefield 4. No i posiada on również jakieś takie gadżety, jak na przykład wypuszczanie gazu łzawiącego gdzieś tam w jakichś korytarzach, no czy też po prostu szybsze awansowanie do tych wyższych tierów, do tych wyższych poziomów naszej reputacji, co z kolei jest bardzo przydatne chociażby w robieniu Syndykatu. A kto robił syndykat, ten doskonale wie o czym mówię. Zbliżając się moi drodzy, powoli do końca nie można nie wspomnieć o jeszcze dwóch rzeczach. Przede wszystkim bronie. W Battlefield 4 te bronie były wspólne dla każdej frakcji. Czy to Chińczycy, czy to byli Lusty, czy to byli Amerykanie, nie miało to żadnego znaczenia i tych broni było odgroma. Tych broni jest zdecydowanie więcej, biorąc pod uwagę. Battlefield 4 i na przykład Battlefield Hardline, już nawet stara dobra poczciwa trójka miała tych broni więcej niż najnowsze dzieło wysral. W przypadku Hardline'a jest to zarówno w pewien sposób bardziej skomplikowane, ale zdecydowanie bardziej ułatwione. Zależy pod jakim kątem się na to spojrzy. Po pierwsze, w Battlefieldie Hardline tych broni jest mniej. I wydaje mi się, że w hardlinie zdecydowanie bardziej można wykrystalizować bronie, które są zdecydowanie lepsze i wybijają się ponad przeciętność, przynajmniej na ten czas, jeszcze przed patchami. Mniejsza ilość broni wskazywałaby na to, że łatwiej te bronie zbalansować. Na przykład, patrzmy na Counter-Strike'a. Chociaż może to nie jest do końca dobry przykład, bo tam faktycznie parę tych broni jest, jest zdecydowanie najlepszych. W każdym bądź razie taki zamysł naszym deweloperom udzielał się w projektowaniu tego. Także na to należy zdecydowanie, zdecydowanie wziąć to pod uwagę. Jak również fakt, że tutaj nie ma broni wspólnych. Jedna ekipa, czyli przestępcy mają na przykład M416, policjanci mają M16A3. Policjanci mają K10 i przestępcy mają P90 i nie ma tutaj dowolności, chyba, że nabijemy 1250 kg i wtedy faktycznie możemy sobie używać broni zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I moi drodzy, na samym końcu już zostawiłem sobie cooldown na apteczkach i na amunicji. Coś, co jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku właśnie takich zabaw na 64 graczy, zarówno w przypadku wielkiej wojny, jaką jest Battlefield 4, jak i troszkę mniejszej, jednak na tyle samo graczy, jeśli chodzi o Battlefield Hardline. W przypadku Hardline'a wygląda to tak, że zanim wyrzucimy drugą apteczkę, oczywiście mówię tutaj mm, o sytuacji, w których nie mamy żadnych perków zarówno w czwórce jak i w Hardline'ie, to musimy czekać naprawdę, naprawdę długo na to, żeby wyrzucić apteczkę. Po raz drugi w Battlefield 4 jest to zdecydowanie, zdecydowanie szybsze i na pewno wpływa to też w jakiś sposób na dynamikę i na to, że jednak w nie troszkę szybciej się ginie. Tak mi się przynajmniej. Wydaje także, moi drodzy, troszkę dłuższy materiał wyszedł, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć tutaj wam i pokazać, jeśli jeszcze nie zauważyliście takich najważniejszych, największych zmian. Myślę, że po części ten materiał ludziom, którzy faktycznie może nie uważali, że aż tyle tych różnic jest, zaczną może patrzeć troszkę inaczej na te dwa tytuły. Mam przynajmniej taką nadzieję. W każdym razie, myślę, że taki materiał był potrzebny, także, moi drodzy. To są, moim zdaniem, największe różnice między Battlefieldem Hardline i Battlefieldem 4 na pierwszy rzut oka. Także, moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!